tak mocno, że mocno się napociłem, ale dało radę. Cała nakrętka się wykręciła. Na szczęście jakichś znacznych, właściwie prawie, że strat nie ma. W jednym miejscu zaczepany gwint. Zobaczymy, jak się będzie wkręcało. Wydawało mi się, że to jest tylko kwestia wykręconej nakrętki tarczy oporowej, ale tutaj w środku, w kielichu, gwint na pół centymetra, czyli kilka zwitek drobnozwojnego gwintu, jest bardzo zniszczony niestety. Będę musiał to potem wymienić na nowy element, ale na razie muszę sobie poradzić chyba poksipolem, bo po dokręceniu to będzie miało na tendencję, żeby się ciągle odkręcać. Nie trzyma się dobrze na gwincie. Działamy dalej. Na szczęście w Pawła wyposażeniu praktycznie rzecz biorąc jest wszystko. Poksipol należy do tej kategorii wszystko, także będziemy sobie mieli czym poradzić. Dzięki, Pawle. Ale jak to się odkręciło, że jednocześnie na tym pół centymetrze jest zniszczony gwint wewnątrz kielicha, to Bóg jeden raczej wiedzieć. Mam nadzieję, że do warunków warsztatowych doraźna naprawa wytrzyma. Robi się już ciemnawo. Jeszcze mam 200 km do celu. Za 15:09. 3 godziny. Może 3,5. Jedziemy z tym koksem. Złożone. Będziemy próbowali jechać. Jutro rano zdam meldunek, czym to się skończyło.